Need for Speed. Zrobimy był autko. To nie jest takie proste. Dzień i noc. Nie wiem, co to znaczy. Coś mam wybrać? Tak. W dzień jedźmy. Czy mi się zdaje, czy ta gra jest bardzo cicho, czy tylko u mnie jest tak cicho, a u was jest ok? Teraz może pojedziemy kawałek. Będą jakieś drackowe po sylwestrowe? Nie, bo ostatnio zrobiłem drackowe, nie chcieliście dzwonić, więc nie będzie już drackowych. Mam dobrą wiadomość. Ten wyścig ze Slitboysami zrobił swoje. Jeśli Dobra. nadal chcesz się dostać do ligi, to teraz masz szansę. Jasne, że tak, ale po tym, co się stało... Słuchaj, ten dupek może mi zabrać furę. Czekajcie, gdzie tu jest jakiś... garaż, społeczność, gdzie tu się włącza jakieś opcje? Ta gra ma ale jakieś nic opcje? więcej. Czekaj, może tak... Więc odzyskam wóz i wchodzę w to. Jest taka ekipa, która... Kurde, nie wiem. A tu są ustawienia. Aha, to jest wszystko na maksa? O co chodzi? Nie, no, rozumiem, o co chodzi. Rozwala wszystkich, No dobra, z którymi ta się gra jest mierzę. cicha po prostu. Nazywa się Dream Killers. Dream Podobno Killers. nawet liga jest pod wrażeniem. Dobra, powiedzcie mi lepiej, gdzie jest mapa w tej grze. O, tu. I ja chcę na wyścig jechać jaki? Tu jest jakiś koleś. Misje poboczne. A gdzie są misje główne? W którym muszę mieć jakiś level? Aha, misje kampanii, no dobra. Tor wyścigowy. Możemy im dokopać. Nie, no to zróbmy kilka miejsca. Wyścigów w takim razie. Jeszcze nie zwrócili na ciebie uwagi. Musisz to zmienić. Raskowa, no, najwcześniej za rok. Co to za święto, że Need for Speed na streamie? Albo jest sobota, się muszę obudzić, się zastanawiam, przy czym ja się mogę obudzić. Siema CPU. I sobie pomyślałem, że zagram sobie w Need for Speed, że to taka... O, nie zginąłem. Pomyślałem sobie, że Need for Speed to jest taka sobotnia gierka. Oglądałem wczoraj film o Jezusie, wiecie? Na Netflixie jest taki serial. Znaczy nie o Jezusie, tylko o proroku. A, ale dobrze się zaczyna, tak mi się wydaje. Tak mi się podobało na początku, a później to już jest średnie, ale nic nie zrobimy z tym. Takie już jest życie filmu, seriali. Ale ogólnie spoko, no ale cały dzień, cały wieczór normalny, zamiast nagrać roślinki dla dzieci, to obejrzałem serial. Że też ludzie tak potrafią żyć i te seriale codziennie łykać jakieś ten... To jest największa strata czasu. To nie wiem, czy po czymś tak mocno żałuję straty czasu, jak po oglądaniu serialu takiego. Cel pierwsze miejsce, no to jest mój cel po prostu. Czemu ja muszę jakoś ostatnio zaczynać? Dobra, leszcze. Czekajcie, bo ktoś mi mówi, co ja mam robić. Jak to się wchodziło w ten drift, że to ja mam... Aha, że mam dwa razy gaz dodać i on wtedy zaczyna driftować. No to tego nie znałem na początku, jak zaczynałem grać w Need for Speed, a ktoś mi powiedział, że to tak jest. Że nie trzeba nic hamować ani ten, tylko trzeba po prostu puścić gałkę gazu i jeszcze raz dogazować. Nie wiem, czy to jest na zasadzie takiej, czy tak jest naprawdę, bo moje samochody, które do tej pory miałem, nie driftowały nigdy. Czy w życiu prawdziwym też się da tak driftować, że se naciśnie się dwa razy gaz i on zaczyna se driftować? Dziwne to
to jest. Moim zdaniem ja mam słuchawki źle te. Znaczy mam coś z kablem wypięty jest, bo nie słyszę połowy dźwięku chyba. Wiecie, jak czasem nie wtykniecie słuchawek dobrze i na przykład słyszycie jakieś, nie wiem, jak to się nazywa. Słyszycie basy, a innych nie słyszycie. To ja mam mniej więcej tak, jak gram czasem, że nie słyszę połowy dźwięków. Kabel mam uszkodzony. Byłbyś stratę czasu grając w obojętyczki? A ja czuję, że fajnie, że przynajmniej tą grę zobaczyłem i że może nikt inny na świecie w nią nie grał. Ja w nią grałem, co by na to? Na streamie dźwięk jest ok, tylko obraz zacina, a moja kamera jest dobrze, tak swoją drogą? Jak obraz zacina? To chyba tobie zacina, kolego. To mnie zacina. Jak co? Czekajcie, bo czytam czat i nie mogę ten. Jak pada deszcz, to klatkami szło? No nie wiem. To tak nie działa na streamie, że jak pada deszcz, to się zaczyna klatkować. Tak to na pewno nie działa. Wczoraj w ogóle oglądałem sobie materiał na Morelach i tam był Fanboy i Kamil i Fanboy mówi, że dla niego tam jakieś gry roku mieli ten i dla niego, że Need for Speed wyróżnienie. Mówi, że dawno w Need for Speeda nie grał, a w tego hita sobie pogrywa, już dużo, całą grę skończył. I ja tak mówię, kurde, to może ja sobie zagram, może to Need for Speed to jest hit. O, jak sama nazwa wskazuje, to jest hit. Może pikselozę podczas deszczu? Nie no, pikseloza to musi być podczas deszczu, bo tak działa kodek. Tego nie przeskoczycie, dopóki kurde Twitch nie zainwestuje kilku dolarów w końcu i nie zrobi serwerów, które są w stanie przyjąć więcej bitrate'u. Przy czym wtedy wam przestanie stream działać, bo wasze łącza tego pewnie nie wytrzymają, no ale... Cóż zrobić? Mi kodek wyrabia na karcie. Jak sobie zobaczycie później nagranie na YouTubie, to będzie w 4K, bardzo ładne. To Twitch nie wyrabia. Dobra, zrobiliśmy ten wyścig. Tu mamy jeszcze jakiś... To są w miarę proste wyścigi, bo... Czekajcie. Chyba pokręciłem trochę kablem i wrócił dźwięk. No, więc tak to wygląda, no. Muszę sobie tego Need for Speeda, mówię, a zagram sobie. Gdzie tu jakaś policja jest, czy o co chodzi? Oni w dzień chyba nie gonią, nie? Ja się w ogóle dobrze ścigam w dzień, bo ja muszę jakiś level zdobyć. My time at port, ja nie, no nie będzie my time at port, bo nie lubię, to są gry dla bab. Myślałem o Red Dead Redemption, tylko nie wiem, czy ta gra już działa. Czy ktoś coś o tym wie, czy Red Dead Redemption już jest grą grywalną? W tym wyścigu możemy już używać nitro, bo coś czuję, że będzie warto. Problem jest taki, że ja wiecie, że ja muszę w 4K grać, a znając życie przy takim Red Dead Redemption, tam nie ma skalowania rozdzielczości, a ta gra chyba w 4K nie pójdzie. Bo tam ona jest podobno dobrze nie zoptymalizowana.
Więc teraz mi powiedzcie, czy ktoś, kto grał na PC-cie, wie, czy jest skalowanie rozdzielczości? Kurde, jak ja dobrze w tą grę gram, odkąd się nauczyłem ten driftować. Dobrze, tą misję o drifcie dali dopiero... O kurde, to już nie nauczyłem się. Że ją dali dopiero po kilku godzinach gry. Mogli ją dać od początku, to może bym, wiecie, siłą rzeczy się nauczył, a tak to musiałem jeździć jak jakiś paralityk. Grasz też w 4K i wszystko dobrze śmiga. No nie wiem, ja tam widziałem, że w 4K to tam jakieś wyniki typu 30 klatek, nie? No nie wiem, czy taki jest, czy nie. Coś tam jeszcze z wodą było, że jak się wodę... Jak się jakości wody nie obniży, jakaś fizyka wody czy coś takiego, to potrafi 30% klatek zeżreć, nawet jak nie silnie jest przy wodzie, tak po prostu łażąc gdzieś. Wyścig, no tutaj na tych zakrętach to na pewno przegrał. Jak oni te odbicia zrobili w wodzie bez ray tracingu? No powiedzcie wy mi to, jak to jest zrobione. Czy wy to wiecie, czy wy się znacie na tym? Wodę masz właśnie obniżoną, no właśnie, no ale co jeszcze? No ja tam nie mam problemu, jak tam trochę, nie wiem, obniżę wodę, której tam za bardzo nie ogląda się, no przecież to na pustyni jesteście, to nie wiem, co ta woda. I tak na tym obniżonym będzie pewnie wyglądać lepiej niż na jakiejkolwiek konsoli. Sprzedaż mi PS4? Nie, bym się może przydać, tam miałem Spidermana od tego setu przejść, może bym tego Spidermana w końcu przeszedł. Uuu, gekoniasty, co? Gekoniasty, no kurde, jest. Masz. Jeden, dzięki za słupka. Kurde, jakiś typ mnie goniec, jeszcze to przegram. Dobra, już nie czytam czatu. Jakby ktoś miał tam jakiś Twitch Prime'a czy coś, to wiadomo, możecie zostawić, bo już wiecie, że wszyscy poszli na Facebooka streamerzy zarabiać pieniądze porządne. Wywalili mnie z Nvidii, że streama odpaliłem? Nie no, może wyobraź sobie, że w sobotę nie pracujemy. Wiesz? Firma Nvidia potrafi funkcjonować normalnie w 40-godzinnym trybie pracy. Niesamowite. Czekajcie. Bo tu gdzieś były jakieś wyścigi jeszcze. O. No ale od czego nagroda? Reputacja 11. A mi ta reputacja w ogóle rośnie? Bo ja nie wiem. Zauważył ktoś, czy ona mi rośnie, czy to w nocy tylko reputacja rośnie, a w dzień kasa? Czekajcie, bo mimo, że rzeczywiście reputacja nie rośnie, levelu nie dostaje. Przejdź w tryb nocny. Czekajcie sekundę, ja to muszę sprawdzić, bo mi się wydaje, że mi chyba w nocy kasa, czy w dzień kasa nie rośnie. O, to właśnie jest to, co ja potrzebuję. Dobra, idę tu, to źle grałem. To co za chłop ma teraz streama? Ludzie, którzy streamują na NVIDII, też są pracownicy NVIDII. I
administrator oraz interfejs graficzny z Vulkana i zero problemów. Immo fake, no nie wiem, no. Jedziemy do tej misji. Ciekawe, czy klocków mi twa speeda grał. Nie wiem, jakiegoś starego. Klocków to w ogóle jest w wieku Dawidka, nie? Bo on takie same gry gra jak Dawidek. Nie grał, jak można pobrać za darmo. Ile lat ma Dawidek? O, nie wiem. Stary już chyba jest. Potrzebujesz sprawdzonego sposobu na przeniesienie systemu Windows ze wszystkim, co jest zainstalowane na inny dysk. Ząbek, kurde, ja ostatnio, znaczy nie ostatnio robiłem, ale robiłem coś takiego. Wygooglowałem po prostu, jakiś program darmowy w ogóle był. A może trzeba było go ukraść. Ale polegał mniej więcej na tym, że zaznaczałeś Windows i zaznaczałeś, że chcesz go mieć na tym dysku i wszystko po prostu się zrobiło, sterowniki, wszystko, full. Nie byłem w stanie uwierzyć, że to się tak stało, bo się przenosiłem na ten, no wiesz, na jakieś tam NVMe, czy jakąś tam nazywają te dyski nowe, nie? I naprawdę przeniosło mi cały system bez żadnego problemu, więc to działa i to po prostu był zwykły program gdzieś tam wygooglowany. Ale darmowych nie było chyba do tego, tak mi się wydaje. A może Windows ma jakiś taki swój Microsoft, może ma jakiś soft, o którym nikt nie wie, bo go nie zareklamowali. Niebezpieczne te wyścigi w nocy. To są ludzie, kurde, jeżdżą po ulicy. Jeżdżą po ulicach ludzie. A w nocy miasto nie śpi. Jeżdżą ludzie dostawczakami, jeżdżą. Żebyście mieli kepsa świeżego i ambulansę. Wożą trupy. Nie uratowali. A może ja jestem klocuchem, a może tekściarzem klocucha jestem. Tego się nigdy nie dowiecie. Chyba, że klocuch napisze książkę. Ale sobie ostatnio z tego, z backupami robiłem porządek, bo wiecie, mam ten Synology za 3 kafle kupiony, a nie mam backupu najważniejszych rzeczy. Ech, i ostatnio mówię, nie no, to trzeba coś z tym zrobić, coś tam sobie poklikałem i... I się chyba zrobiły, bo moje ikony teraz mają jakieś znaczki, że są... Wiecie, zbackupowane. Krew jest zdaniem, że za szybko jedziemy. O, shit. Kurde, jaka trasa w ogóle. Lubię te trasy, które nie chodzą w kółko, te nocne, bo one są takie dla mnie troszeczkę, no co, ciągle coś nowego, tak? Chociaż nie, czekajcie, to ja kółko zrobiłem, czy to po prostu ta trasa tak wygląda? Nie, ona chyba tak wygląda, że jest z górki na pazurki. Jezu, jaka prędkość, 220, tak wygląda 220 na godzinę? To nie dziwne, że nigdy Mazdunią tak nie jechałem. No i co? Okej, aha, i pojechałem już ten wyścig, dobra. Coś prostszego, o, tego jeszcze zrobimy, jest prostsze. Bo to mi 2 dni albo więcej już, nie mówiąc o połowie rzeczy, które nie pamiętam po co były. Ja wiecie, też czasem jest po prostu lepiej sobie zainstalować wszystko od nowa, nie?
dla mnie to jest trochę gorzej, bo ja z tym streamowaniem to są takie dziwne programy i ustawienia, że nie wiem później co zrobić, bo następny tydzień, wiecie, streama starał się naprawić. A jakbym jedyne co robił na komputerze, to pracował i grał. Jakieś takie normalne rzeczy, no nie wiem, chociażby program do faktur. Gdzieś mi się tam baza danych zgubi, tak jak kiedyś i wszystkie faktury mi wetli. I masakra później jest. Czy Klocuk umie pisać, wiecie co, tytuły jakoś robi filmów i opisy do filmów, więc chyba pisać umie. Pisać potrafi, czy książkę by napisał? No to tego to nie wiem. No dobra, nagroda 2300. Dokładnie, Ząbek, no jakieś rzeczy są poinstalowane na kompie, takie dziwne, nietypowe, to później ciężko dojść co to było. Ja najlepsze z hasłami, mam problem jakiś do haseł, nie, są te takie szyfrowane. Kurwa, nigdy nie pamiętam do niego hasła, nie, kiedyś zapomnę. Pojadę na wakacje, bo tak zwyczaj jest. Już jak raz miałem, pojechałem na wakacje, wróciłem do roboty i zapomniałem jakie jest hasło na lapka, no. To tylko ja tak potrafię. Ale właśnie tak samo się czuję z tymi innymi rzeczami, typu właśnie jakieś programy, nie wiem, do faktur czy do firmy, że nagle nie pamiętam hasła w ogóle i sobie zaklinę, nie potrafię przypomnieć jakie ono było. No to mam program do haseł. I zapomniałem ostatnio program, hasła do programu do haseł, dlatego to już nie rozkoduję pewnie przez następne 10 lat, aż nie wymyślą. Jakieś tam, nie wiem, backdora nie znajdą albo czego innego. Wiecie jak to jest z tymi, że wam zaszyfruje dane na dyskach. Później się czeka 5 lat, aż ktoś wypuści jakiś program do odszyfrowania ich, nie? To takie, jak to się to takie nazywają? A nazwijmy ich po prostu hakerami. A, ransomware. No właśnie, teraz właśnie o tym chodziło. Tego słowa szukałem. Słyszałeś w radiu, jak reklamuje się firma upadłość, jak to wiecie co, ja ciągle dostaję maile o tej upadłości spółek, tylko nie rozumiem do końca o co chodzi. Bo to chyba chodzi o to, że jak ma się spółkę, to tam jest jakiś majątek z tej spółki i to coś tam, co jest w środku tej spółki, te pieniądze, to one są jakoś nieopodatkowane, tak? A później, jak się chce je wypłacić, to trzeba jakiś tam podwójny podatek zapłacić. Nie, już nie pamiętam. Nie jest coś takiego, ktoś się skojarzy? I to jest problem, że dopóki macie spółkę, to wszystko jest git, ale jak chcecie skończyć działalność, czy ją zamknąć, no to jest bardzo duży problem. Albo w ogóle chcecie wypłacić pieniądze sobie, to bo musicie jakiś tam podwójny podatek płacić. No i wydaje mi się, że po to oni te upadłości robią, ale nie wiem, nigdy się w to nie interesowałem, bo ja nie mam żadnej spółki. Ktoś kojarzy temat? Może coś więcej napisze na czacie. Jak to jest z tymi spółkami i po co te upadłości są? Najprawdopodobniej, nie wiem, to co się może, tą spółkę się na słupa przepisuje? Później nie rozumiem w ogóle systemu. To płacisz raz dochodowy za spółkę, a jak wypłacasz wynagrodzenie, to drugi raz płacisz dochodowy. Ale to właśnie nie do końca, no nie, no, to nie jest tak, że płacisz dwa razy dochodowy, bo nikt by sobie spółki nie robił. To nie jest jakiś Ząbek tak, że czegoś tam nie płacisz, a później coś tam płacisz. Okej, kolejny wyścig. A czemu ja mam ciągle ten level 8? Nie rozumiem tego. Zauważcie, że mi w ogóle level nie rośnie. Tej nocy 8. Następny poziom. Aha, już wiem o co chodzi. Ja muszę noc skończyć, się musi. A dobra, to jedźmy szybciej.
I jak masz spółkę, to płacisz raz dochodowy za spółkę. Nie wiem, to już czytałem. No nie wiem, naprawdę nikt nie wie. 400 osób to ogląda, na pewno są jacyś tu wielcy biznesmeni. Doradcy podatkowi. Czujesz, że tu są takie osoby. No i ostatnio mi wyskakują reklamy na Facebooku tych całych Bees Fund i czegoś takiego. I tam w ogóle są jakieś spółki, że ty możesz wsadzić w to pieniądze i dostać jakieś ich, nie wiem, tokeny? Czy w ogóle, nie wiem, co tam się dostaje, jakieś niby akcje takie. I ja się zastanawiam, kurde, no, na jakiej zasadzie to działa, poza tym, że ta firma Bees Fund zarabia na tym, że te zbiórki robi, no to zawsze tak działa. Zatrzymaj to Mitsubishi! O, shit! Zjedź na pobocze i zatrzymaj się wreszcie! Czemu oni mnie wreszcie gonią? Shit! Zaraz cię dorwę! Mamy szczęście! Nieczęsto się trafia okazja ścigać ten sam cel dwa razy jednej nocy. Do wszystkich! Zlokalizowaliśmy wcześniejszy cel. Pościg w toku. Jak się stąd ucieka? Do garażu, czy co ja muszę zrobić? Shit. Wygląda na to, że inni się poddali. Możecie przysłać jakieś wsparcie. Damianek, dzięki za subka. Dzięki za zasubskrybowanie. Z przyjemnością przymknę tego sprawę. Hej, tu Anna. Uważaj na siebie. Podobno gliniarze zwiększyli obroty. Jesteście tam? Jeszcze nad tym pracuję. Już go nie widzę. Widzicie go? Sprawdźcie wszędzie. Dobra, uciekłem. Dobra, wzrósł mi trochę poziom jakiś. No, dziękuję za subskrypcję. No i szkoda, no, myślałem, że sobie pogadamy coś o jakichś fajnych, poważnych rzeczach, a tu się nagle okazuje, że wy się, kurde, nie znacie na spółkach. Nie wierzę w to. Przydałby się tu Janusz, on by pewnie wiedział wszystko. Niech jedzie. Nie zdziwcie się, jak poczytacie o tym jutro w internecie. Kumam, ciężko ścigać coś, czego nie widać. No ja nie widać, bo jestem nocnym, kurde, riderem. Night Rider. Bo i tak zabiorę rower. No, powiem wam, trochę jestem odcięty, bo telewizji, radia, bo to ktoś powiedział, że w radiu tam lecą. Ja radia tak raczej nie słucham, bo sobie puszczam jakieś YouTube'y. Zawsze w aucie. Odkąd mi New Mobile za staż dał dużo gigabajtów danych. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest w razie. Włażę raz w opcję tam na New Mobile na stronie. A tam jest napisane, że włącz jakiś pakiet za dodatkowy za staż. Jaki skurde dodatkowy zestaw, o co chodzi? Za 0 zł, to mówię, a to włączę. Oni mi jebs 10 giga, czy nie wiem ileś tam, 30 giga miesięcznie, jakieś strasznie dużo mi dali w porównaniu do tego, co miałem, bo tam nic prawie nie miałem. Za to, że z nimi jestem już tam, nie wiem ileś, ale nie wiem ile z nimi jestem lat. Ja mówię, elegancko, panie New Mobile. No i oglądam YouTube'a, więc nie słucham radia za bardzo w samochodzie. Uciekniesz. I
To auto wygląda znajomo. Nie oglądam telewizji, bo nie mam telewizji. Znaczy nie, my mam antenę i mam telewizor, ale nie jest to jakby złączone ze sobą w żaden sposób funkcjonalny. Jakieś tam, wiecie, Netflixy. Żebym tylko nie trafił go w środek. I tak dalej, to lecę. No. I nie wiem często, co się dzieje. Jedyne informacje praktycznie takie właśnie o takich rzeczach to mam z wykopu, bo tam zazwyczaj jak się coś dzieje, to jakby ta społeczność śledzi, nie? Więc na przykład jak widzę, że spamują Kubicą, to wiem, że jechał, nie? Albo że tam narty, to narty, nie? Albo że narzekają na reklamy Grzybicy, no to wtedy wiem, że reklamy Grzybicy lecą. Ale to tyle. Taki był plan. Można prosić o wsparcie? Sprawdziłam, ale nie mam dla was nikogo do pomocy. Jesteście zdani na siebie. Kurde, koleś mi tak wierzy, że się nie da skręcić, nie? To jest najgorsze. A samochód to ma lepszy niż mój chyba. Co mi się tak obijają o mnie? O, shit. O, shit. Jak ja to przeżyłem w ogóle? Strasznie denerwują i przeszkadzają. Ten pościg robi się irytujący. Dajcie mi tu wsparcie, już! Wzmocnione radiowozy już jadą. Do roboty. Kurde, wzmocnione radiowozy już jadą. Nie wiem, co to znaczy, ale nie podoba mi się to. Trzymaj się! Cwaniaczku w Mitsubishi to jest podyszy szobo. Co to jest ten płomień u góry? To jest ten nożnik? Ja w ogóle chyba z tego co widzę. Z tego co widzę, to ja mogę je rozwalać, te radiowozy. Wyślijcie dodatkowe jednostki do właściwych. Hej, jak leci? Skanery dosłownie tu szaleją. Ktoś próbuje zezwić gliniarzy. O, shit, co się stało? Wszystko da się. O nie, rozwalili mi. I co mi, ile mi reputacji zjedli? O, shit. Problem polega na tym, że to mnie zaraz. Ale ten wóz był zmasakrowany. No, teraz jest jak nowy. A, dobra, no, ale to zaraz jakiś wyścig zrobiłem. Dobrze, że zakończyłem wyścig, bo mi się zdenerwował. Nie, bo mam 10 level, a liczyłem na 11, żeby fabułę dalej popchnąć. Ten płomień znaczy, że zaraz diabeł przyjedzie w twoje auto, no tak. No nie, takie na 200 to nie chcę takich wyścigów. 180. Tu jest jakiś na 160. O, to jest jakiś słaby wyścig na 120. Update auta będzie jak będę miał ten 11 level, wiecie, bo nie chce mi się kombinować. Nie chcę mi się tam grzebać, jak zaraz będę z kolejny update musiał robić, to bez sensu w ogóle.
pasek HP mam obok. Aha. To wiele by wyjaśniało. Nie wiedziałem, że jest pasek HP w ogóle w tej grze. Dobrze, że się dowiedziałem. W porę. A powiedzcie mi to, jak wy się na skółkach nie znacie, to w jakich wy jesteście branżach? Jak ktoś jest w branży nic nie robienia, to może napisać nic nie robię. A jak ktoś jest w branży szkolnej, to może napisać szkoła. Okej. Ja jestem szewcem. No na pewno jesteś szewcem, kurde. Już prędzej uwierzę, że jesteś dyrektorem w firmie albo dyrektorem Urzędu Skarbowego niż szewcem. Już na pewno jakiś szewc istnieje jeszcze i ogląda nasz stream. Ale jakbym był szewcem, to bym se streamy oglądał, no bo co bym miał robić, przyjąc te buty? O właśnie, Ząbek programuje konkursy dla mnie. Zwykły robol produkcji. Jeżdżę ciężarówką, na pieniądze i wydaję. A jeździć ciężarówką, jak jeździć ciężarówką, to możesz streamy też oglądać? Czy tak raczej? To jak jeżdżę zazwyczaj gdzieś, to w połowie miejsca nie ma internetu. Na tym Śląsku to jest wszędzie, ale jak wyjadę za Śląsk, to kurde. Ty. Jakie trudność jest tego wyścigu? Tam było 200 czy 120? Dobra, skupmy się na tym, bo... Kazałem ci się zatrzymać, ale teraz lepiej uciekaj. Właśnie zauważyłem pirata drogowego. Pokażę mu, co potrafi ta maszyna. Jedynka. Potrzebujemy marki i modelu auta. Jedzie tuningowany Mitsubishi Evolution. Mamy zgłoszenie pościgu w waszym rewirze. Zapraszam do zabawy. Przede mną się nie A ten mnożnik od czego się robi? Od ilości wyścigów, które zrobię? Czy w jednej nocy, czy od... Zaraz się wrócę do czatu, wiecie, tylko tu jest dość jakiś ten typ dobrze jedzie, co jest przede mną. Myślę, jak go zrobić. Kurde no, nie wierzę, że mi tu kole się robią. Masakra jakaś. To nie, to jest na pewno trudniejszy wyścig niż ten zwykły wyścig. Bo mają za dobre auta. Muszę się mega skupić teraz. Kurde, jaki wyścig. Się gdzieś wydupczę zaraz w jakieś takie miejsce, żeby mi wszyscy wyprzedzą, zawsze tak jest. Na przykład tu. A bo tu kółko jest. Nitro to nic nie daje. Odpuszczam to nitro, nawet tych typów nie doganiam. Dobra, ale i tak za wyścig dostanę jakieś punkty.
O, naprawiłem się. Aha, bo tu są jakieś stacje po drodze. O Jezu, w lewo. A ja myślę, że w prawo. No to już ich nie dogonię raczej. Ale za czwarte miejsce też chyba dają jakąś nagrodę, nie? Mam go? Drugi. A! Kurde, porobiłem prawie rana, sam koniec. Dobra. Patrz na te znaki nad bramkami, bo ty skręcasz z opóźnieniem i się wnosi z... No to wiem, wiem, redukuj. Będą. Cicho tam! Sami redukujcie, kurde. Co wy wiecie o redukowaniu? Nie, mi się wydaje, że ja zły wyścig zrobiłem. Nie no, to było. A nie, to nie był ten 120. Nie no, był. O, shit, złapali mnie? Nikt nie wygrywa w walce z policją. No dobra, mam już 11 level. Sklep z częściami oferuje ci ulepszenia. Zobacz, co ty myślisz? Pro plus. No tak, chcę wał korbowy Pro plus. Silnik. Tak, Pro plus. Ty, a może ja mam jakiś samochód inny? Co to za kurczak? Są moje samochody, czy o co chodzi? Nie, co to, jakie typy są inne w ogóle? Moje auto, gdzie się zmienia auto? O, zmieni auto. Może na 11 levelu mogę już mieć jakieś inne. 14. Specjalista drifty, dobra, czekajcie, czekajcie. To jest co? BMW, o, takiego nie mam chyba. Może to wziąć. Bo widzę, że to już na starcie jest lepsze. Ma 193. Kupuję sobie wał korbowy, mam. Kurde, kasy mi zaraz zabraknie. Drogowy układ różnicowy, nie wiem co to znaczy. Elita 7 biegów. Nitro sobie kupuję. A, silnika nie mogę. Mogłem w ogóle silnik wymienić. Tak teraz to przypomniałem, przecież z jednego auta do drugiego. Zakłócacz radarów nie mam, 10 tysięcy, dobra. Dobra. Studio. Aha, nie chcę. Gdzie się zmienia wygląd tego auta? Rain Faria zasubskrybował 49 miesięcy, 49 lat. Dzięki za subka.
Ja właśnie przypomniało mi się, że mogę te części przekładać. Dobra, to jedziemy w dzień, bo trzeba pieniądze zarobić. Myślałem ostatnio o Rimworldzie, czy by nie zagrać. Co tam się zmieniło w tym Rimworldzie? Ale ja zawsze gram, później zaczynam, później nie kończę i tak w kółko takie. Dobra, pojedźmy na tor wyścigowy, zobaczmy. Ekipa Dream Killers widziała, co potrafisz. Chcą zorganizować parę pojedynków. Wygrana nie oznacza, czy takie samochody, taki samochód, którym ja właśnie jadę, czy istnieje naprawdę takie auto? Żeby sprowadzić ich na ziemię. Ja? A co z tobą? Na parkingu policyjnym powiedzieli, że nic nie wiedzą o moim wozie. Najwyraźniej w ogóle tam nie trafił. To słabo. Delikatnie mówiąc. Przykro mi, ale tym razem musisz walczyć pojedynkę. Powodzenia. W Rybniku koleś... A, na pewno w Rybniku takiego ma. A, z modami, żeby zagrać. W Rimworlda. Nie, wiecie, że ja nie lubię modów, bo mody sprawiają, że ta gra już nie ma sensu dla mnie. Właściciel energii z Katowic takiego ma i takie karbonowe matę? To jest BMW i8. Nigdy takiego nie widziałem. Może to nie jest, po prostu oni nie mają stuningowanych. Jak myślicie? A takie stuningowe. Ja kiedyś jechałem i pod Areną Gliwice robili jakiś teledysk, czy nie wiem, coś sobie nagrywali. I mieli takie kurde fajne auta. Takie trzy takie stały. No pewnie jakbym pojechał na jakiś zlot aut, to też by takie były. Ale tak szczerze powiem, o kurde, ale to skręca, ja pierdzielę. Wiecie co, tak nie driftuje jak tamten, zupełnie inaczej. Tak, tego pierwszego nigdy nie dogonię, zwłaszcza, że tak odskoczył do przodu, że masakra. Muszę się przyzwyczaić do tego auta, bo ono troszeczkę inaczej skręca. Hamowałem. O, i tak się powinno skręcić, tylko nie, jeszcze bez tego kosza na masce to by było coś. Dobra, drugie miejsce to nie jest źle, nie? Wiesz, że to BMW ma o jeden mniej cylinder niż twoja Mazda? Nie wiem co, i co mi to daje, że lepiej czy że gorzej? Seryjna wygląda nudno, no to pewnie dlatego go nie poznałem jeszcze dobrze. Dobra, tu są te misje z babą.
Ale nie wiem, czy ja misję z babą powinienem robić. Czy nie powinienem jeszcze troszeczkę... O, co to jest? Spróba czasu jakaś. No nie wiem, dobra, zróbmy misję z babą. Zmierz się z Nari, nowa misja, okej, okay, a tu? Zmierz się z Oskarem. Nie wiem, z jakąś babą się zmierzę. Podjadę tam. To jak z chromosomami, więcej tym lepiej. To daje, że Mazda 2 ma większy silnik, ale to ilość cylindrów to jest wielkość? A nie można mieć mniej cylindrów, a mieć większy silnik? Trzy cylindry plus silnik elektryczny. A, dlatego to jest... To BMW ma w nazwie i... I jak... Elektryczny. Ten gliniarz zniszczył mi życie. Hej, Anna. Jeśli mam ochotę na burgera, muszę po niego wyjść. To nie jest zdrowe. Może idź na plażę i się odpręż. Piasek, morze, palące słońce. Żartujesz, prawda? Cóż, wybacz. Głupi pomysł. Czekajcie, tam coś jest. Jakiś spray, jakiś graffiti, o co chodzi? Podjadę se tu. Co to robi? No tak. O, coś sobie zebrałem. Można zamówić hamburgera do domu, no można. Może nie w Ameryce. W kraju możliwości, ale nie burgerowych. Jest to najdłuższy skok na świecie, muszę wykonać go. Dajcie mnie się rozpędzić tylko. Siema, królik. Królik, powiedz mi, co ty teraz robisz? Czym ty się zajmujesz? Jezu, jaki skok wykonałem. Nie wiem, czy całej mapy. Nie, dobra, skończyłem. To znaczy komputer on cię oszukał. A ty tam pracowałeś w tym komputerniku, czy... Bo już teraz nie pamiętam, czy miałeś. Już nie wiem. Już nie mam sklerozy, przepraszam cię, ale to tak niestety jest. Shit, chyba się nie wyrobię tu. Kurde, gdzie to było? 3 metry skoczyłem, czekajcie, bo ja to... Dobra, to muszę od tej drogi zacząć. Czy ja robię prawko na Ukrainie? Nie, nie, w Stanach. Dali ci robotę, zrezygnowałem z dwóch innych ofert i 3 dni przed moim przyjściem zadzwonili, że mają cięcie... Tak, aha, wiecie co? Ale oni chyba w komputerniku to w ogóle dużo osób zwolnili. Poza tym, że ciebie ewentualnie nie zatrudnili, to właśnie jeszcze taki problem był. Tak coś mi się wydaje. A inna sprawa, że zazwyczaj ma się taką umowę. To sobie zapamiętajcie, zanim zaczniecie gdziekolwiek pracować, to się podpisuje taką umowę. List intencyjny czy cokolwiek. Nie wiem, jakoś to się tam nazywa. Jakby was przypadkiem nie zatrudnili, no to macie wtedy prawo, wiecie, domagać się odszkodowania, nie? No bo wiecie, gdzieś tam zrezygnowaliście właśnie z innych ofert, czy cokolwiek. Jakiegoś tego typu sprawy, a nagle się okazuje, że właśnie oni, o, to sorry. Albo nie, nie daj Boże, przeprowadziliście się do innego miasta. Gdzie to jest? Czekajcie.
kurde, z boku. Jeszcze raz. Tak, 30 osób, no więc to jakby nie. No też bym nie był na tyle zły. No. Czasem są takie decyzje, wiecie, że wiesz, ktoś tam zatrudnia, a tam prezes nagle mówi: redukcja etatów, 30 osób zwalniamy. No i ta osoba, ten twój menadżer, to mógł nawet o tym nie wiedzieć, zazwyczaj się ostatni dowiadują. No chyba, że z samym prezesem gadałeś. Aha, miałeś taki odpuść. A ja bym nie odpuszczał raczej. Wiesz, no to nie chodzi o to, że ty im coś złego robisz, no, no to się należy jakby tobie z uwagi na to właśnie, że cię trochę na lodzie zostawili, tak? Kurde, jak tam wywalić na drugą gwiazdkę, to w życiu to nie doskoczymy. To chyba trzeba mieć auto, co jedzie 500 na godzinę. Ale jedną gwiazdkę żeśmy zdobyli. Dobra, tu już jest misja fabularna, moi drodzy. Zróbmy sobie chwilę przerwy i tą misję fabularną zaraz będziemy męczyć, co? A, chyba że na przykład zmiana gry, ale nie wiem. Ja byłem jeden miesiąc w robocie i miałem taki przypadek. Jaki miałeś przypadek, Zoom? Moi drodzy, przerwa.